A Cortex ma przecież takie w miarę dobre staty. Może go dogonimy mimo co? Nie poddajemy się, nie poddajemy się. Walczymy do samego końca, do ostatniego okrążenia. A! Berbelucha! Dawaj mi berbeluchę. Dostał w dupę. Wiedziałem, że dogonię go. Okej, jest on dosyć szybki, z tego co widzę, bo siedzi mi na ogonie. To jest niepodważalny fakt, tym bardziej, że to widzę, bo widzę jego krzywą mordę za mną. No, jest dosyć szybki. Dobra, oberwał! Chyba zostanie spowolniony. Tak, został spowolniony. Patrzcie, musi powtarzać trasy. Mamy go. Teraz to on sobie niech powtarza trasę. Mam go w dupie. Teraz to już mogę sobie jechać na chillku, chociaż... Wiem, że on może mnie dogonić. Aczkolwiek, na razie niech sobie tam siedzi, na razie niech on tam pierdzi w swój pojazd. Ze złości. Ale Rockside nie jest, jak dla mnie, wyzwaniem. To jest cały czas ta sama walka, tylko że troszeczkę trudniejsza. Bo tam, wiadomo, jest trochę szybszy. I trochę sprytniejszy. Jak zresztą każdy boss. Ale tak, to poza tym, czy jest on jakiś szczególnie trudny, nie sądzę. Ale mówię, nie mam zamiaru ludzi mierzyć swoją miarą. Bo to, że ja jestem dobry, a przynajmniej tak uważam, że jestem dosyć dobry w tę grę, to nie oznacza, że będę wszystkich na wszystkich patrzył jednakowo. Ale jednak nie jest on jakimś szczególnym wyzwaniem na hardzie, z tego co widzę. Wystarczy tylko wiedzieć, gdzie co postawić, i w sumie Oxide jest spowolniony. Jak teraz macie zresztą, że Oxide sobie tam, no, pierdzi, że tak powiem, swój pojazd, bo musi powtarzać okrążenia. Ale okej. Nie będę nic już mówił. Po prostu go pokonam i tyle. Tak jak teraz. O, i mamy platynową trofkę, chyba. Tak jest, mamy platynową trofkę, o lol, udało się. Splatynowałem Crasha, ale beka. I mamy skin Red Cortexa. Świetnie. A myślałem, że tu muszę przejść grę na 101%, żeby mieć platynkę. A tu proszę. To na Oxide. You beat me! I never lose! How embarrassing! I'll be the laughingstock of all Gasmoxia! Fine! Your miserable planet stays gushy and green! At least you still haven't gathered all my time relics! Until you've collected all of those and race me again, you'll never be able to claim you are the fastest! This won't be the last time you'll face nitrous oxide! No i standardowo się wygrażał, że żeby teraz z nim mieć rewanż, musimy mieć wszystkie time relics i tam CTR-y. Ale my sobie to skipniemy, bo napisy końcowe będziemy oglądali na 101%, kiedy już zdobędziemy wszystko i znowu będziemy mieli rewanż z Oxide'em. Więc yeah. I w ogóle zdałem sobie sprawę, że miałem jeszcze na fioletowy poziom lecieć. Tam w Citadel City. Pojedziemy zaraz. W sumie po tym loading screenie. I szczerze zrobię coś nieprofesjonalnego. Patrzcie, mamy trofkę platynową. Mamy to. Mamy ostatnią trofkę. I teraz zrobię się na aktywny i zobaczymy, czy ona dalej będzie. Bo pamiętam, że kiedyś miałem jakiś błąd, że...
No wiecie, w Jacku i Dexterze nie uznano mi platynki, bo nie miałem neta. No ale w sumie mam neta, tylko że gram offline. Ale nie, dobra, liczy się. Okej. Okay. Ale w razie co, będę miał trofkę. Najwyżej jak ktoś mi będzie spamił, to będę wam pokazywał i będę pozdrawiał tych ludzi, co mi będą spamić. No i odblokowaliśmy sobie tutaj to pomieszczonko, o którym wam wspominałem na początku let's playa. If you collect 4 CTR tokens of this color, you can enter the gem cup. Score the most points in the 4 races of the cup to win a gem. No i tutaj Ukauka / Akuaku by nam też powiedział. W sensie Ukauka nam powiedział, ale Akuaku też by nam powiedział, że po prostu to są gem cupy, czyli kiedy wygrasz ten turniej gem cupów, no to zdobędziesz klejnot. I tyle. A teraz widzimy się w Citadel City. No i jesteśmy w Citadel City, więc teraz lećmy sobie na ostatni poziom fioletowy, czyli Nitro Court. Nie Nitro Kart, tylko Nitro Court. I zaraz wam pokażę, co to będzie za poziom. On jest bardzo tematyczny, tak jak pozostałe poziomy fioletowe, bo to jest poziom w zamku. Nawet nie żartuję, serio. Zaraz zobaczycie zresztą. O, proszę bardzo. Mamy tutaj zamek. I to zamek Cortexa. Czyli Cortex jest w swoim zamczysku. O, proszę. I czas, jaki tu mamy, to minuta 48, ale myślę, że bezproblemowo nam się uda to zaliczyć. Że nie będziemy musieli w sensie powtarzać. Aczkolwiek nie wiem, bo trochę się tutaj spowolniłem, to muszę przyznać. W Nitro Karcie jest coś takiego, że jak wlecimy w Nitro, to możemy, wiecie, tak jakoś kontrolować pojazd, że możemy albo sobie do przodu bardzo szybko polecieć, albo do tyłu. I tutaj w ogóle są też ci asystenci Cortexa, tylko że w tych swoich strojach zamkowych, tak jak to było w Toad Village w Crashu 3. Albo Double Header. /20, dobra, jeszcze właśnie, jeszcze teraz tylko 6 kryształów wyścigowych, nie zapominajmy o tym. Ale jeszcze pokażę wam te trasy z CTR-a, z trybu Battle Mode, czyli wiecie, tam parking lot i tak dalej, też w kryształowych challenge'ach, więc spokojnie, nie macie czego się obawiać, że tego wam nie pokażę, bo pokażę. I tym bardziej wszystkie trasy z Nitro Karta. I też te z Battle Mode, więc spokojnie, Hard Mode wam wszystko zaprezentuje. I mamy tutaj fake Crasha Pajaca i tego smoka z Draft of Cortex. Co ty tutaj robisz, koleś? Wracaj do Dragon Mines. No i cóż. Widzimy się teraz w Gemstone Wally. Albo nie w Gemstone Wally, tylko najpierw na pokazówce, gdzie Cortex będzie się cieszył, że hehe, zdobył fioletowy token. I to ostatni fioletowy token, jeżeli chodzi o poziomy z Team Racing, więc no może dobra, nie ostatni fioletowy token, bo byśmy pewnie, gdyby te poziomy z Battle Mode'a były w światach porozmieszczane, to byśmy też zdobywali fioletowe tokeny, no ale okej. Więc teraz lecimy do Gemstone Wally. I Pinstripe Challenge się jakoś zbugowało. To mnie w ogóle zastanawia, dlaczego te napisy się tak bugują. O, i to jest coś, o czym wam mówiłem teraz. Że nie ma tak jak w oryginale było, że hej, odblokowaliśmy wcześniej sobie. No, wcześniej sobie odblokowaliśmy w The Lost Ruins czy gdzieś indziej bramę, to tutaj z automatu będzie też odblokowane. Trzeba po prostu ją ręcznie odblokować i tyle. I już zniknął napis Pinstripe Challenge. Czyli widzicie, nawet nie musiałem edytować, po prostu się rozgadałem za bardzo, jak to zwykle ja. No i dobra, lecimy na nasz ostatni poziom na dziś, czyli turniej fioletowego klejnota.
Czyli Gem Cup fioletowy, innymi słowy. Step up your game. To już było też. I zaczynamy od pierwszej trasy, czyli Roostubes, ponieważ tutaj mieliśmy konfrontację z pierwszym bossem. I tutaj już bossowie mają swoje skiny. Jak chociażby Reaperu. I Komodo Joe, i Papu Papu, i chyba Pinstripe. No, wszyscy mają skiny teraz. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała teraz z nimi konfrontacja. Musimy uważać. I generalnie nie ma tutaj czegoś takiego jak restart. Po prostu w Gem Cupach wszystko polega na tym, że musimy za pierwszym razem albo ewentualnie za drugim na początku, a wtedy nadrabiamy to na innych trasach. Więc miejcie to na uwadze, ponieważ za pierwsze miejsce jest plus 9 punktów. Tak tylko napomknę mu to. Ale Reaperu, kurde, daje sobie tutaj, że tak powiem, radę na swojej własnej trasie, gdzie na easy mode, z tego co pamiętam, tak nie było. I to było bardzo głupie z mojej strony, ponieważ sam się teraz znokautowałem. I obawiam się, że to może troszeczkę przekreślić moją wygraną w Roostubes. Ale trudno się mówi, żyje się dalej. Jak się teraz nie wygra, to najwyżej kiedy indziej. Ale widzę, że Pinstripe sobie ładnie radzi. Musiał, potrzebował, że tak powiem, czasu na przeszkolenie się w tych trasach. Bo wiecie, na easy i na medium dostawał wpierdziel. Nie powiem, że nie. Na medium wam tego nie pokazywałem, bo zapomniałem, że ja to wyedytowałem. Wszystkie Gem Cupy, więc przyznam, że Pinstripe na medium też w dupę dostawał. I to nawet bardzo, bym powiedział. Plus 3. Najgorzej. No to będę musiał się teraz piąć w Papu z Pyramid i pozostałych trasach. Oh man. Dobra, teraz czas na trasę wodza wioski Papu Papu. Więc lecimy z koksem. O, berbelucha. Moja kochana berbelucha. Moja najwspanialsza berbelucha. Tak przypomnę jeszcze. Dobra, ścigamy się tutaj. Przynajmniej ja tutaj będę ze skrótów korzystał, a więc Pinstripe i Papu Papu mogą łatwo w tyłek dostać, bo oni nie korzystają ze skrótów. Z warp padów czy z powalniaczów czasowych, owszem, mogą korzystać, ale z takich skrótów jak ten, to tylko marzenie z ich strony. Ale Gangsta Pinstripe mi się bardzo podoba jako skin. I to mówię bez żadnych skrupułów. Ogólnie też nagrywam te filmy na zapas, dlatego że nie powiem, że nie chcę mieć dnia, gdzie po prostu będę mega fest zajęty, a nie będę miał jak wam nagrać czegokolwiek, więc wolę jednak na zapas mieć nagrane, żeby właśnie takich myśli nie mieć przez chwilę, że ojejku, nie wyrobiłem się z czymś tam i ludzie będą czekali na mnie, nie wiem, tydzień czy coś. Więc dlatego też nie wiem, czy w tym tygodniu, znaczy powinna się już pojawić seria z Nitro Fuelda na hardzie, ale nie wiem, czy się pojawi od poniedziałku, czy czasem w poniedziałek wyjątkowo czegoś innego nie będzie. Ale potwierdzę to, że skończymy wszystko sobie. Tak, nie będę tutaj zawieszał żadnych projektów. Nie wiem jak z Sonicem Lost World, ale nie mam zamiaru niczego zawieszać w tym roku. Chcę wszystko dopiąć na ostatni guzik. Plus 9. 12. Dobra, nie chce mi się na nich czekać. Może zobaczymy, jak będzie wyglądała, że tak powiem, w następnym tym wyścigu. I co to jest Stuntman? W sensie chodzi o skróty? No to jeżeli chodzi o skróty, no to spoko. To jestem Stuntmanem. Nie powiem, że nie. I zostały nam w ogóle jeszcze dwie trasy do końca, więc oh well. Tutaj już widzieliśmy pokazówkę Dragon Mines. Papu Papu był drugi, Pinstripe trzeci, czyli Reaperu był ostatni, idąc z tym tokiem myślenia. Mam nadzieję, że sobie bez problemu przejadę. A, przejadę. Chyba. O nie! Ściga mnie! Dobra, zdążyłem. No to trochę przez spowolnienie, ale
poprawię się teraz na drugim okrążeniu. Na szczęście Pistep już swoich, kurde, kulek nie może na mnie puścić, ale z kolei rakiety to może. Znaczy kulki też może, ale do przodu, a nie do tyłu, hehe. Chyba, że potrafi jako komputer obecny. Okej, okay, udało się. To będzie szybki wyścig, nie powiem, że nie. Lubię strasznie soundtrack tego poziomu, okej? Okay? Jest to taki, kurde, nie wiem, jakby to były czasy takie dzikiego zachodu trochę. Jakby ten soundtrack serio był taki trochę podpasowany pod dziki zachód, a nie pod poziom gdzieś głęboko w kopalni. Jestem pierwszy i zobaczymy. W Hot Air Sky sobie zostawimy pulę punktów i zobaczymy, kto wygra wyścig, ale podejrzewam, że ja. Bo teraz jestem dwa razy pierwszy, co daje mi 18 punktów i tam w pierwszym wyścigu byłem trzeci, czyli miałem tam bodajże 3. Hot Air Sky, ostatni poziom, moi drodzy. I główka Crasha tam się wyświetliła. I Dingo Dyla. Lecimy do przodu, kurde, bez żadnego tutaj opierdzielania się. Turun, 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 turun. Uwaga, uwaga, bo tutaj leci Cortex, Robocortex z mózgiem na wierzchu, więc proszę państwa, proszę mi tutaj przejście zrobić, bo ja jestem chory na wory, że tak powiem. Więc proszę mnie tutaj nie ścigać się ze mną, ja tutaj chcę pozdrowić moje chore alter ego i tyle. Ale papu siedzi mi na ogonie i to widać. Uwziął się na mnie. Widać, że na swojej trasie przegrał, to teraz się chce wyżyć. Ale nie ze mną te numery. Nie ze mną te numery, papu ćwoku jeden, więc proszę cię, zajmij się tam Komodo Joe, Reaperem Rue, Pinstripe'em, ale nie mną. Nie zostaw w spokoju. Chyba, że ty też chcesz stać się robotem. Ej, to byłoby ciekawe, robo papu papu. Kto z was by chciał taki skin? To by było dopiero bekowe. Tak sobie teraz zdałem sprawę, że z tej sesji ogólnie i w ogóle z całego hard mode'a wyjdzie chyba z 10 odcinków, jak nie więcej. Plus dwa DLC odcinki z mojej strony. Tak wiecie, ja se na to mówię, że to są DLC odcinki. Więc ta. I to będzie wtedy na tyle z Nitrofielda na kanale, w sensie z serii odcinkowej, bo raczej poza tam ewentualnie, nie wiem, może zrobieniem odcinka z moją dziewczyną, jakbyśmy grali w Battle Mode, coś co raczej chyba byłoby dla was ciekawe, jakbym się tak zmierzył z moją dziewczyną, nie wiem, z kolegami. Gdybyśmy się naparzali, zrobili taką miniserię. No to myślę, że raczej z serii Let's Play nie będzie, a przynajmniej dopóki nie pokaże się coś nowego. Bo jeżeli by zrobili przykładowo jakiś trudniejszy poziom trudności, nie wiem, coś a la Super Hard, czy nie wiem, Expert Mode, albo coś innego jeszcze, wtedy byłbym w stanie z tego jeszcze zrobić dodatkową serię odcinkową, bo bym pokazał coś nowego i ewentualnie bym sobie zrobił taki, nie wiem, coś a la Pokémony Nuzlocke, jeżeli wiecie, o co chodzi. Czyli po prostu ustawiłbym sam sobie własne zasady i bym sam wymyślił sobie taki fanowski super hard mode albo expert mode. To ewentualnie coś takiego bym już kiedyś zrobił. Ale tak to sądzę, że jeżeli nie planują czegoś takiego, że jeszcze trudniejszy poziom trudności od hard mode, to sądzę, że seria na hardzie, że tak powiem, to będzie ostatnie, co zrobię, jeżeli chodzi o serię z Adventure Mode, etc. Ale jeżeli coś nowego wprowadzą, to nie ukrywam, że kiedyś zrobię z tego Let's Play, jak kiedyś to wprowadzą.
I w taki oto sposób wszyscy po kolei w dupę dostali. Dziękuję za uwagę. Czekamy teraz na sumowanie punktów. Czekam na Papu Papu Ripararu, Komodo Joe. Więc 27. 15. 3. 1. Ha! Czyli na dobrą sprawę widzę się z Papu Papu i z Pinstripe'em na podium. Okej. Okay. Show your moves. Albo tak nie. I mamy klejnot. Oh yeah! Nareszcie, udało się. Cieszę się z tego powodu, nie powiem, że nie. Zresztą Cortex też się cieszy. No i co? To by było na tyle z dzisiejszej sesji. Mam nadzieję, że wam się podobało i w sposób ciekawy prowadziłem tą sesję. Jak i w ogóle tą serię prowadzę w sposób ciekawy. Więc zobaczmy nasz stan 43%. I to jest bardzo ładny stan, nie powiem, że nie. Jeszcze może zobaczę, ile Wumpa Coinsów wbiłem, bo to jest też ciekawa sprawa. 1429 i mamy tutaj Punk Zama i Bulldoga Zama. W sensie Punk Zema i Bulldoga Zama. Okej. Okay. Więc to by było na tyle, my friend. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało i że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem ten oto Let's Play. W sensie prowadzę i prowadziłem i prowadzę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój kontent, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o serii na Hard i jak i ogólnie serii z Nitrofielda, o tych wszystkich trzech w sumie seriach. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Nitrofield i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!